Proszę powiedzieć, jakie są aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, które dotyczą profilaktyki infekcji SARS-CoV-2, zwłaszcza u dzieci w immunosupresji? Przede wszystkim należy dzieci szczepić, to jest pierwsze i najważniejsze. Szczepić co najmniej 2 dawkami w szczepieniu podstawowym, a w wybranych grupach umiarkowanej i ciężkiej dysfunkcji układu odporności 3 dawkami. Albo już jest, albo lada moment będzie zarejestrowana dawka przypominająca w populacji pediatrycznej. Natomiast pojawiło się dla starszych dzieci powyżej 12 roku życia i z masą ciała co najmniej 40 kg nowa możliwość. My wiemy, że odpowiedź poszczepienna u dzieci nieimmunokompetentnych jest gorsza, stąd dodatkowe opcje, które te dzieci mogą zabezpieczyć, są bardzo potrzebne. I właśnie tutaj mamy propozycję 2 przeciwciał monoklonalnych, który taki koktajl przeciwciał monoklonalnych o przedłużonym działaniu, które możemy u tych dzieci zastosować, na przykład przed przeszczepieniem komórek krwiotwórczych, i one będą te dzieci chroniły przez co najmniej 6 miesięcy, być może przed zakażeniem, a na pewno przed ciężkimi powikłaniami związanymi z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jeśli chodzi o ten taki wzorcowy model, to najpierw szczepienia i potem w przypadku braku odpowiedzi lub w przypadku oceny ze strony lekarza ta profilaktyka przedekspozycyjna. Jak to wygląda, jeśli chodzi o organizację zapewnienia tej odporności? W idealnym świecie to chcielibyśmy, żeby przychodziły do nas dzieci już zaszczepione przed zachorowaniem na jakąś chorobę, która powoduje gorsze działanie układu immunologicznego, ale dzieci są bardzo słabo w Polsce szczepione. Jest niewielki odsetek zaszczepionych pacjentów, którzy do nas trafiają, i wtedy czasami nam jest trudno te dzieci przed zachorowaniem zaszczepić, bo jeśli mają ostrą białaczkę, na przykład limfoblastyczną, są bardzo często w bardzo kiepskiej kondycji i te szczepienia, to nie jest najlepszy moment do realizacji szczepienia. Natomiast to jest bardzo dobry moment, żeby te dzieci, jeśli spełniają warunki związane z charakterystyką produktu leczniczego, z rejestracją, czyli są powyżej 12 roku życia i ważą więcej niż 40 kg, żeby właśnie im podać przeciwciała. To też nie jest tak, że my mamy oceniać odpowiedź poszczepienną, to tak nie działa. Nie musimy tego robić, bo to niewiele nam pomoże. My po prostu, jeśli mamy dziecko, które trafia do nas na przeszczepienie, nawet jeśli było zaszczepione, to powinniśmy je zabezpieczyć tymi przeciwciałami. Mówiła Pani o tym dolnym limicie wieku. Czy coś wiadomo względem tych młodszych dzieci, jak może się to kształtować, jeśli chodzi o zapewnienie immunoprofilaktyki u tych? Na razie są prowadzone badania, nie ma rejestracji dla młodszej grupy wiekowej i o mniejszej masie ciała. Ja mam nadzieję, że będą, że taka rejestracja to jest tylko kwestia czasu i to mam nadzieję, że niezbyt długiego, bo mitem jest, że COVID-19 u dzieci jest tak łagodną chorobą. On oczywiście rzadko przebiega w taki ciężki, spektakularny sposób jak u osób dorosłych, ale my widzimy bardzo dużo powikłań związanych z przebyciem COVID-19 u dzieci, jak chociażby wieloukładowy zespół zapalny, ale również ciężkie zapalenia wątroby. O, to się mówi o niejasnej etiologii, a coraz częściej i coraz więcej wskazuje na to, że jest to związane z SARS-CoV-2. Nigdy nie mieliśmy tylu dzieci z powikłaniami zakrzepowymi jak w dobie pandemii, więc według mnie dzieci również powinny być lepiej chronione przed zakażeniem, a przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Jeszcze pytanie o Pani codzienną praktykę lekarską. W Pani przypadku, w przypadku oddziału, na którym Pani pracuje, jak duża może to być grupa dzieci, które no byłyby wskazane, żeby taką profilaktykę otrzymać? My szacujemy, że
to byłoby w perspektywie rocznej około 20 dzieci, ponieważ no, mamy sporą grupę dzieci młodszych, poniżej 12 roku życia. To głównie dzieci, które zaczynają leczenie w związku z rozpoznaniem ostrych białaczek, bo to jest bardzo ciężka i długotrwała terapia, jak również te, które mają mieć przeprowadzone z różnych wskazań przeszczepienie komórek krwiotwórczych. My szacujemy, że to byłoby około 20 dzieci, ale czas pokaże, czy te szacunki są dobre, czy jednak powinniśmy większą grupę dzieci zabezpieczać z innymi rozpoznaniami również. To dopiero się okaże.